koncepcją, która stoi za produkowaniem broni typu takedown, jest możliwość szybkiego, sprawnego demontażu całej jednostki, spakowania jej do plecaka i wyruszenia z taką kompaktową, zajmującą niewiele miejsca jednostką na łowę. Jedną z propozycji tego typu broni jest model BA-13 produkowany przez hiszpańską, mało znaną w Polsce firmę Bergara. Ten jednostrzałowy sztucer jest dostępny w dwóch długościach luf, 16,5 i 20 cali, co daje nam około 42 i 50 cm. Na polskim rynku dostępny jest w trzech kalibrach: 222, 243 i 308. Broń dostępna jest w dwóch rodzajach osady. Jak widać, klasyczna kolba w typie kolby Monte Carlo i osada typu thumbhole z miejscem na kciuk. Jak widać, jest to klasyczny łamany sztucerek jednostrzałowy. Żeby go złamać, wystarczy nacisnąć dźwignię znajdującą się w kabłonku spustowym. W standardzie znajduje się szyna typu Picatinny. Jak widać, broń posiada zewnętrzny, ręcznie napinany kurek. Aby przywrócić go do pozycji wyjściowej w sytuacji, kiedy rezygnujemy ze strzału, wystarczy wcisnąć spust, trzymając jednocześnie kurek. Warto to wcześniej przećwiczyć, bo nie jest to tak proste, jak mogłoby się wydawać. Końcówka lufy jest dostosowana do montażu hamulca wylotowego, co przy tak krótkiej jednostce i stosunkowo dużym odrzucie jest rzeczą niezwykle istotną. Łączna długość tej broni to w zależności od długości lufy 80 lub 89 cm. Długość nieduża, możemy ją zmniejszyć o połowę, tą jednostkę rozkładając, co jest możliwe do zrobienia w ciągu kilku sekund. Sposób rozkładania jest bardzo zbliżony do tego, co spotykamy w klasycznych bokach lub dubeltówkach, czyli czułenko ściągane dzięki dźwigni znajdującej się na jego spodzie. Złamanie broni dźwignią w kabłonku spustowym i wyciągnięcie lufy. Mamy dwie części, które można z powodzeniem zmieścić w każdym plecaku. Broń, mimo swojej krótkiej długości i niepozornego wyglądu, jest całkiem poręczna i bardzo składna. Bergara słynie przede wszystkim z produkcji wysokiej jakości luf. Doskonała lufa jest jedną z głównych zalet sztandarowego modelu tej firmy, czyli sztucera czterotaktowego B14. Druga jego zaleta to niesamowicie płynna praca zamka. Sami producenci nie ukrywają, że ten model jest wierną, ale nieco udoskonaloną wersją klasycznego Remingtona 7. Sztucer jest stosunkowo lekki, waży zaledwie 3,3 do 3,6 kg. Jest dostępny w czterech wariantach osady. Na górze widzimy klasyczny laminat, niżej osada drewniana, do tego dwa warianty kolorystyczne osady syntetycznej. Zielona, przeznaczona głównie dla odbiorców polujących, dla myśliwych. Osada czarna, zarówno dla myśliwych, jak i do użytku sportowego. W tym modelu widzimy lufę wykonaną ze stali węglowej. Klasyczny dwupozycyjny bezpiecznik. Zamek dwuryglowy, ryglowany w komorze zamkowej. Spust bez przyspiesznika jest regulowany, a przy tym stosunkowo miękki. Siła spustu po wyjściu sztucera z fabryki to zaledwie 1,4 kg. Magazynek w tym modelu, w tym wariancie jest wewnętrzny z uchylnym wieczkiem. W tym roku Bergara wprowadziła jako tegoroczną nowość także magazynek pudełkowy wyjmowany. Na końcu lufy, podobnie jak w omawianym już modelu BA-14 Takedown, znajduje się końcówka gwintowana,
możemy na niej osadzić tłumik bądź hamulec wylotowy. Gdyby długość kolby okazała się zbyt krótka, w tej wersji możliwe jest podłożenie tuż za stopką podkładek dystansowych, które tą długość mogą nieco zwiększyć.